dla obu drużyn. Ta kolejka pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Telewizja ETV wita z Kutna. Gościmy na hali szkoły podstawowej numer 9, gdzie swoje mecze rozgrywa zespół Polfan Meksu Kutno. I w dzisiejszym spotkaniu gości lidera tabeli, niepokonany jak do dzisiaj zespół pierwszej ligi, Mosin PBS Bank KHS Krosno. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, choćby dlatego, że te zespoły mają podobną historię. Obydwa zaczęły swoją historię koszykarską od 2000 roku. W zeszłym roku stoczyły aż 7 spotkań i to była oklasa tej ligi. I to, że dzisiaj zespoły też walczą o czoło miejsca w pierwszej lidze. Tak jak powiedziałem, zespół krośnieński jest na pierwszym meczu, miejscu, jeszcze nie przegrał żadnego meczu w lidze, a zespół dzisiejszych gospodarzy zajmuje miejsce trzecie. Czas na prezentację. I tak, goście Mosir PBS HKS Krosno z numerem 4 Marcin Salamonik, z numerem 6 Dariusz Oczkowicz, kapitan zespołu, z numerem 7 Grzegorz Grochowski, z numerem 8 Marcin Malczyk, z numerem 9 Dawid Adamczewski, z numerem 10 Wojciech Pisarczyk, z numerem 14 Wojciech Fraś, z numerem 15 Paweł Bogdanowicz, z numerem 20 zagra Michał Musiejowski i z numerem 25 Dariusz Wyka. Trenerem zespołu gości jest Serb Duszan Radowicz, a pomaga mu Michał Baran. Tak się prezentuje zespół Mosiru PBS KHS Krosno. A za chwilę gospodarzy pierwszego spotkania zespół Polfan Meksu Kutno. Już niespodzianki zapewne dla kibiców. Mamy piłeczki przygotowane i te piłeczki zapewne za chwilę powędrują w trybuny. Wszyscy wstają. Warto powiedzieć, że jest prawie komplet na widowni, w tym ponad 20-osobowa grupa kibiców z Krosna. A teraz gospodarze. Z numerem 5 Krzysztof Jakubczyk. Z numerem 8 Jakub Garbacz. Z numerem 11 Sławomir Sikora. Z numerem 12 zagra Mateusz Szwed. Z numerem 13 Jakub Łuski. Z numerem 15 Mateusz Bartosz. Z numerem 17 kapitan zespołu Hubert Mazur. Z numerem 21 zagra dzisiaj Dawid Bręk. Z numerem 31 za chwilę powitamy na parkiecie Norberta Kulona. Z numerem 33 zagra Wojciech Grabas. Z numerem 44 Szymon Dup. I z numerem 45 Hubert Fabian. Trenerem zespołu gospodarzy jest Jarosław Kurzewicz, a pomaga mu Wojciech Walik. Warto też wspomnieć, że dzisiejsze zawody poprowadzi kilka sędziów. Marek Januszonek, Jan Piruk i Robert Pienkowski. A komisarzem zamienia Polskiego Związku Szykówki jest Przemysław Lipka. Kibice przywitali owacyjnie, na stojąco obydwa zespoły. Tutaj w tej chwili speaker jeszcze przedstawia sędziów, a za chwileczkę ta pewnie miła dla kibiców kutnowskich ceremonia, która będzie polegała na zapewne rozrzuceniu tych piłek, które Państwo widzieli przed zawodnikami Polfan Meksu, tak licznie zgromadzoną publiczność. Obydwa zespoły się rozgrzewają, a my teraz chwilę reklam.
Do oglądania transmisji zaprasza Portius, Hotel Portius. Komfort nie musi być drogi. I spewniamy wach. Nowoczesnym parkiem maszynowym. Promocja na opony zimowe. Zadzwoń 603-997-808. Trans Krosno, ulica Tysiąclecia 1. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy ponownie na hali Kutnie. Pierwsza piątka gości już na parkiecie z numerem czwartym Marcin Salamonik, z numerem szóstym kapitan zespołu Dariusz Oczkowicz, z numerem siódmym Grzegorz Lechowski, z numerem ósmym Marcin Walczyk i z numerem dziesiątym Wojciech Pisarczyk. Za chwilę na boisku pierwsza piątka zespołu gospodarzy. Jeszcze Ruty, taki nowy obrządek. Witamy zespół gospodarzy. I tak, z numerem 5 Krzysztof Jakubczyk, z numerem 15 Mateusz Bartosz, z numerem 17 kapitan zespołu Kubek Mazur, z numerem 31 Robert Kulow i z numerem 40 Kubek Fabian. I zaczynamy. Mateusz Bartosz walczył o piłkę z Marcinem Malczykiem i wywalczyli gospodarze. Mazur pod koszem, podwajany na obwód do Jakubczyka. Jakubczyk pierwszy rzut za 3 punkty i pierwszy rzut niecelny. Zbiórka gości. Lechowski. Lechowski konstruuje akcję, pokazuje numer 3 tej akcji. Oczkowicz, piękne podanie po backdoorze w wykonaniu Marcina Salamonika, który zdobywa pierwsze punkty w tym spotkaniu. 2-0 prowadzą goście. Norbert Kulon, penetracja, ale niestety podanie w szerz poprzek boiska i kontra gości, kolejne punkty gości, tym razem z numerem 8 punkty zdobywa Marcin Malczyk. Kulon, naprzeciwko niemu Grzegorz Lechowski. I kolejne podanie do tyłu, kolejna bezsensowna strata zespołu gospodarzy i kolejny szybki atak w wykonaniu Marcina Malczyka, który ma 4 punkty i 2 sytuacje przechwytu. Kulon. Bartosz, przeciwko niemu Salamonik, no i Bartosz zdobywa 2 punkty, pierwsze punkty dla zespołu gospodarzy. Akcję gości konstruuje Grzegorz Lechowski, podanie do Salamonika, ten do Oczkowicza, taka akcja dwójkowa na obrębie pola, odrzut do Salamonika na obwód i Marcin Salamonik nie trafi. Kontra gospodarza Szymana i goście. Wojtek Pisarczyk spenetrował i oddał do nieobstawionego Salamonika i Salamonik zdobywa już swój 4 punkt. Gospodarz. Za 3. Trafia za 3 Norbert Kulon. Pierwsza trójka w dzisiejszym meczu i pierwsza do zawodnika. Zmniejsza przewagę gości do 3 punktów. Salamonik.
która powróciła do Lechowskiego, który chyba najczęściej jest w posiadaniu piłki. Podanie do Malczyka. Malczyk, kolejna penetracja, odrzut na obrót do... niecelny już. Wymuszony w 24 sekundy dalej. Za dwa punkty Hubert Fabian, ale niecelny. Gość odszkodzisz. No piłka wysadła. Wspierał, który jest głównym konstruktorem akcji zespołu gości. Jeden na jeden Grzegorza z Mateuszem Bartoszem i po pięknej penetracji młodzieżowej drużyny Polski. Pierwsze punkty w dzisiejszym. Gospodarz. Jakubczyk. Jakubczyk, penetracacja pod Salamonika, ale znalazł się tam Mateusz Bartosz i ten niecelny rzut dobił, zdobywając swój kolejny punkt. Mamy 4 minuty spotkania za sobą. 10 do 7 prowadzą goście. Salamonik. Malczyk za 3 punkty. I piłka nie trafia do kosza. Był to rzut z ponad 7 metrów. Ale w dalszym ciągu posiadaniu gości. Lechowskiego naciskał kulą. Ten podał do Oczkowicza. Oczkowicz za 2 punkty. Niecelny. Ale pogubili się gospodarze. Nie złapał tej prostej piłki Hubert Fabian i zaatakował Grochowski, który wywalczył piłkę dla swojego zespołu. Gość. Oczkowicz. Oczkowicz, akcja pick and rollowa, ale zakończona dynamicznym wejściem Dariusza Oczkowicza i pierwsze punkty kapitana zespołu gości w dzisiejszym spotkaniu. 5 minut pierwszej kwarty za nami. Głośny doping na trybunach. Kibice Lutrowscy są znani z tego, że wspaniale dopingują swój zespół. Pierwsze punkty w dzisiejszym zdrowa dla swojego zespołu Hubert Mazur, kapitan zespołu gospodarz gości. Malczyk. Mocna obrona zespołu gospodarzy, ale powoduje to duże rozluźnienie pod koszem i bardzo dużo penetracji w wykonaniu zespołu przyjezdnego i większość z nich kończy się zdobyciem punktów. Tym razem nie było punktu, bo w akcji rzutowej faulowany był Marcin Malczyk i zawodnik gości z numerem 8 wykonuje 2 rzuty wolne. Pierwszy celny. Drugi rzut również celny. 4,5 minuty do końca pierwszej kwarty. Gospodarze w tarciu. Hubert. Tak. Hubert Fabian z czystej pozycji za 3 punkty trafia. Mógł sobie spokojnie przymierzyć, nikt go nie zaatakował. Ze stoickim spokojem ten młody zawodnik zdobył swoje pierwsze punkty w dniu dzisiejszym. Rywalizacja Kulona z Grochowskim. Bardzo emocjonująca. Tutaj obaj zawodnicy bardzo, bardzo mocno gestykulują, walczą ze sobą. I teraz rewanż w wykonaniu. Przed chwileczką penetracja Grzegorza Grochowskiego. W rewanżu penetracja zakończona faulowaniem zawodnika z numerem 31 Norberta Kulona i Norbert Kulon stanie za chwilę na linii rzutów wolnych, aby wykonać 2 rzuty wolne dla swojego zespołu, zdobyć 14, może do pojedynku remisu, jest w tej chwili 14 do 12 dla przyjezdnych. No niestety Norbert Kulon nie trafia pierwszego rzutu wolnego. Drugi rzut wolny wychowanka Śląska Wrocław, czyli pierwszy sezon gra w zespole
Z Kutna robi już celny. Wysoka obrona zawodników gospodarzy. Jak widzimy, cały czas pada kulon Grochowski. Salamonik z minutów wolnych, ale środkowy zespołu gości nie trafi do gospodarzy. Kulon tym razem kryty przez Wojciecha Pisarczyka. Przymierzył za trzy i trafił. I trafił po raz drugi w dniu dzisiejszym za trzy punkty Norbert Kulon i wyprowadza swój zespół na prowadzenie. 16-14 prowadzą gospodarze. Salamonik. Przeciwko niemu Mateusz Bartosz. Oddanie na obwód. Piłka krąży po obwodzie. Wojtek Pisarczyk za trzy nie trafia i zbiera kapitan zespołu Norbert Hubert Mazur. I po przejściu całego boiska piłka ponownie wraca do Huberta Mazura i ten za linii 6-75 wykonuje celny rzut i zdobywa kolejne punkty dla swojego zespołu. 19-14 i trener Dusan Radowicz prosi o czas. Zawoła swoich zawodników na ławkę. Nowo po udanym początku, potem ostatnie dwie minuty niezbyt dobrze rozegrali jego zawodnicy. Obydwa zespoły w zeszłej kolejce rozegrały mecze z takim samym skutkiem. Obydwa wygrały. Paul Farmek zgościł w Łańcucie, gdzie po emocjonującym meczu pokonał miejscowego Sokoła 77-73. Najwięcej punktów dla swojego zespołu zdobył Hubert Pawian i Krzysztof Jakubczyk 18. Zespół dzisiejszych gości grał na swoim parkiecie i pokonał Astorię Bydgoszcz. I w tym meczu najwięcej punktów dla zespołu zdobył Wojciech Fraś 15 i Grzegorz Lechowski 16. A mecz zakończył się wynikiem 96-72. Już zawodnicy obecnych zespołów na parkiecie. Jak widzimy, trenerzy nie dokonali żadnych zmian. A nie, przepraszam, z 25 numerem na parkiecie po raz pierwszy w dniu dzisiejszym witamy Dariusza Wyki w zespole gości. Zastąpił on Marcina Salamonika. Wojtek Pisarczyk. Taka akcja handoff. Teraz próba penetracji, ale Kuper Mazur zatrzymał Malczyka, ale udana penetracja Wojtka Pisarczyka i zawodnik gości zdobywa swoje pierwsze punkty w dniu dzisiejszym. Trzypunktowa przewaga gospodarza. Jakubczyk. Mateusz Bartosz za trzy punkty i trafia! Mateusz Bartosz, jest to jego siódmy punkt dzisiejszy. Większa przewagę zespołu gospodarzy do sześciu punktów. Próba zagrania dwójkowego Wyki z Grochowskim, nieudana strata zawodnika numerem 7 i gospodarz. Za dwa punkty, ale niecelni. Kulon zbiera Wojtek Pisarczyk i kontra zespołu gości. Nieudana. Nieudana kontra. Nieudane podanie Wojtka Pisarczyka do Dariusza Wyki. I zmiana. Zmiana w zespole gości. W miejsce Wojtka Grochowskiego po raz pierwszy w dzisiejszym wygrał Musiosa. A zespół gospodarzy bez zmian. Penetracja Huberta Mazura pod głowę prawie wyższego Dariusza Wyki i kapitan zespołu gospodarzy jest faulowany przez Wykę i za chwileczkę stanie na linii rzutów wolnych Hubert Mazur. Pierwszy rzut celny.
Minuta i 4 sekundy do końca pierwszej kwarty. Hubert Mazur po raz drugi celnie. 25, 24, 25 do 16. Dariusz Oczkowicz za 3. Nie, za 2. Sędziowie pokazali, że było przekroczenie linii za 3 punkty. 18 punkt zespołu gości. Mazur szukał tam pod koszem Mateusza Bartosza, ale piłeczka podana kozłem nie dotarła do centra zespołu gospodarzy. 30 sekund do końca pierwszej kwarty. 24 do 18 prowadzą gospodarze. Musiowski. Malczyk. To jest Oczkowicz. Oczkowicz do Wyki i Wyka pod kosz, ale Dariusz Wyka nie złapał tej piłki i nie zdobył swoich pierwszych punktów. W kontrze zatrzymani gospodarze przez Dariusza Oczkowicza i na 8,5 sekundy, na prawie 9 sekund przed końcem pierwszej kwarty, piłka wprowadzana, ale niestety błąd. Piłka została wprowadzona i za chwileczkę znalazła się za boiskiem, ponieważ zawodnik gospodarzy stał na linii bocznej boiska. 7 sekund do końca pierwszej kwarty. Piłkę mają jeszcze goście. Dariusz Wyka nie złapał kolejnej piłki. Nieporozumienie z Dariuszem Oczkowiczem. 0,8 sekundy do końca pierwszej kwarty. I jeszcze goście oddali rzut. Michał Musiejowski trafił i zakończyła się pierwsza kwarta wynikiem 24 do 18. Za chwileczkę wracamy na parkiet do Kutna. Jesteśmy ponownie na hali Polfarmexu w Kutnie. Rozpoczynamy drugą kwartę. Piłkę z boku wprowadzają goście. 24 do 18 prowadzą gospodarze. Zespoły na drugą kwartę przychodzą bez zmian w takich samych składach, jak skończyli pierwszy. Nieudana penetracja Wojtka Pietrzyka i zbiórka Mateusza Bartosza. W ataku gospodarz Jakubczyk. Stawiam. Mateusz Bartosz. I Mateusz Bartosz trafia. Jest to już jego 9 punkt w dzisiejszym spotkaniu. Mateusz Bartosz bardzo dobrze dzisiaj po początku te spotkanie wszedł. Teraz zmiana obrony. Zawodnicy gospodarze zmienili obronę na obronę strefową. No i przyniosło ona skutek. Niecelne podanie Musiowskiego do Wojtka Pisarczyka i przy piłce
Gospodarz. A to już Bartosz. To już Bartosz, wypełnił byka. No, nie pokonał wyższego od siebie przeciwnika. Kaczmar, celny gospodarz. Usiowski do byka pod kosz. Podaje na obu do Usiowskiego. Usiowski do Malczyka. Byka z potem wróciła do Dariusza Byki, ale Dariusz Byka przy próbie minięcia Mateusza Bartosza popełnił błąd kroków. I zmiana w zespole gospodarzy. Po raz pierwszy w dzisiejszym na boisko widzimy z numerem 33 Wojciecha Glebasa. Niecelny rzut na 3 punkty Krzysztofa Jakubczyka. I ataku gości. Przyjazd za 2. Nie trafia, ale zbiera Dariusz Oczkowicz. Dariusz Oczkowicz ekwilibrystycznie, a w międzyczasie Duszan Radowicz został ostrzeżony przez sędziów za bardzo energiczne komentowanie wydarzeń na boisku. Następna taka sytuacja może zakończyć się dla trenera zespołu gości przewinieniem technicznym, ale w dalszym ciągu jego podopieczny przykłada. Wojtek Pisarczyk pod Wojtka Glebasa i Wojtek Glebas po raz drugi fauluje. Jest nam niecałą minutę na boisku, a już 2 rzuty wolne za chwileczkę wykona po jego faulu. Drugim faulu Wojtek Pisarczyk. Pierwszy rzut Pisarczyka celny. Drugi rzut wolny i drugi również celny. 2 rzuty wolne Pisarczyka celne. Tutaj Usiłowski naciska kulona, pomaga przeprowadzić piłkę zgrywającemu Kutna Mateusz Bartosz. Jakubczyk do Mazura, a ten zablokowany. Długie podanie przez całe boisko, no nie bardzo odpowiedzialne chyba, do Wyki. Wyka traci piłkę i w dalszym ciągu gospodarza. Ale teraz Mateusz Bartosz w dziecinny sposób stracił na rzecz Wojtka Pisarczyka piłkę w kontrze. Goście. Za szybki rzut Musiejowskiego. I po tej akcji zmiana na pozycji rozgrywającego w zespole gości. Powraca Grzegorz Grochowski. Po raz pierwszy również widzimy na parkiecie Wojciecha Fresza. Jest zmiana w zespole gospodarzy. Po raz pierwszy na parkiecie widzimy Jakuba Dłuskiego. Kulon pod kosz, ale oddał piłkę na obwód. Ostatnia sekunda akcji, rzut za 3 punkty z 9 metra. Krzysztofa Jakubczyka niecelny, ale zbierają gospodarz. Kulon, piękna akcja nabiegającego pod końcowej linii kapitana zespołu Huberta Mazura i Hubert Mazur zdobywa kolejne swoje punkty. 9 punkt tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. No, tutaj sobie zawodnicy gospodarzy przeszkadzają, gości przeszkadzają. No i niecelny rzut zgrywającego zespołu gości i gospodarzy. Kulon do Huberta Mazura. Hubert Mazur, penetracja pod kosz. Niecelnie walka w parterze zawodników jednej i drugiej zespołu. Jakub Dłuski wywalcza piłkę dla swojego zespołu. 5 minut 55 sekund do końca
pierwszej połowy i zmiany w zespołach. Miejsce Huberta Mazura po raz pierwszy w dzisiejszym zawodzie z numerem 44 Szymon Duch, a w zespole gości po raz pierwszy dzisiaj widzimy na parkiecie Dawida Adamczewskiego z numerem 9. Akcja spod kosza gospodarza. Wojtek Glabas. Pierwsza piłka do zawodnika z numerem 44 Szymona Ducha i ten z pozycji najmanej od zera zdobywa pierwsze swoje punkty, 3 punkty. I w kontrze niecelny rzut po penetracji Grzegorza Grochowskiego. Kontra gospodarzy i w kontrze Wojtek Glabas wygrywa pojedynek na desce z Dariuszem Wykał i zdobywa swoje pierwsze punkty. Dariusz Wyka nie najlepiej sobie w dzisiejszym meczu radzi. 5 minut 28 sekund do końca pierwszej połowy i trener zespołu gości Dusza Nadowicz po raz drugi prosi o przerwę swoich zawodników, prosił na ławkę, żeby dokonać zmian w grze, no bo ta gra, jak widać, im się nie bardzo układa. I przypomnijmy, że zespół z Krosna, Mosin, TBS Bank, KHS Krosno do tej pory jeszcze nie zaznał smaku porażki. W 11 spotkaniach odniósł 11 zwycięstw. Z ciekawości jeszcze dodam ciekawostkę, że zespół Krosna rozegrał na tej hali 4 spotkania i żadnego nie przegrał. Czy to dzisiaj będzie ten taki przełomowy dzień? Zobaczymy. Za około półtorej godziny dowiemy się, jak to wygląda. Zmiana w zespole gospodarzy. Po raz pierwszy na boisko z numerem 11 Sławomir Sikora. A w zespole gości również po raz pierwszy z numerem 15 Paweł Bogdanowicz. Paweł Bogdanowicz podawał do Frasia i Szymon Duch faulował zawodnika Mosiru Krosną i za chwileczkę Wojciech Fraś będzie wykonywał rzuty wolne. 13 punktów przewagi, już tylko 12 punktów przewagi zespołu gospodarzy. Mamy też zmianę na pozycji środkowej w zespole gości. Wrócił na boisko z numerem 4 Marcin Salamoni. Drugi rzut niecelny i akcję gospodarzy rozpoczyna Sikora. Duch. Duski naprzeciwko niemu kolega z zespołu ŁKS-u, bo razem obaj panowie grali, czyli Jakub Duski i Marcin Salamoni grali w pierwszej i w ekstraklasie w barwach ŁKS-u Łódź. Tutaj Łódź jego duża strata zespołu gospodarzy. Piłka w posiadaniu gości Bogdanowicz do Grachowskiego. Salamoni. Ponownie Salamoni. Grochowski za 3 punkty. Nie trafia zgrywający. Ale piękna asysta Grzegorza Grochowskiego do Wojciecha Frasia i Wojciech Fraś zdobywa swoje 3 punkty dzisiejsze. Sikora. Ponownie Sikora. Jakubczyk. Jak mówię, dzisiaj cały czas na boisku i jeszcze bez punktów. Ponowna walka pod koszem Dłuskiego z Salamonikiem i ponownie wygrany pojedynek zawodnika Mosilu Bank TBS Krosno. 4 minuty do końca pierwszej połowy. 10-punktowe prowadzenie gospodarzy. Flasz, Grochowski. Grochowski pod kosz,
ale zobaczył tam wieżę. Wojtka Grabasa na obwód, piłkę oddał do Salamonika, ale Salamonik za 3 punkty nie trafia. Walka o piłkę i w tej zamieszaniu faulował po raz pierwszy Dawid Adamczewski z numerem 9 na zielonej koszulce. Dawid Adamczewski kryje Krzysztofa Jakubczyka. Krzysztof Jakubczyk ponownie nie celi, ale zbiera głuski i kolejna porażka tego zawodnika z Marcinem Salamonikiem. Przy wygładzeniu piłki faulowany Bogdanowicz przez Szymona Ducha i Szymon Duch już po raz drugi fauluje. 3 minuty 28 sekund, 10 punktów przewagi gospodarza. Akcję gości konstruuje Grzegorz Grochowski. Adamczewski. Ponownie Grochowski. Grochowski znowu tutaj pod kosz wjechał i zobaczył przed sobą Glabasa. Nie zdecydował się na oddanie rzutu. Oddał na obwód, ale Paweł Bogdanowicz z pół dystansu niecelny. Sławomir Sikora. Walka w parterze nie przyniosła gościom sukcesu. Pierwsze punkty w międzyczasie Krzysztof Jakubczyk za 3. Trzeci faul Szymona Ducha. I rzuty wolne. 2 minuty 35 sekund do końca pierwszej połowy. Faulowany Paweł Bogdanowicz. Paweł Bogdanowicz wykonuje pierwszy rzut. Jest niecelny. Drugi rzut. Wolny Paweł Bogdanowicz. I ten już celny. Zmiany. Miejsce Szymona Ducha, który no, popełnił 3 faule, co prawda drugie 3 punkty. Po raz pierwszy Jakub Garbacz. Młody zawodnik rodem z Radomia. Jakubczyk. Wojtek Glabas do Sikory. Sikora, piękne podanie pod sam kosz do Wojtka Glabasa i Wojciech Glabas zdobywa 4. swój punkt dzisiejszy. Raś. Grochowski. Piękna kolejna asysta tej dwójki zawodników 7 i 14. Siódemka podawał do 14, czyli Grzegorz Grochowski do Wojciecha Frasia i Wojciech Fraś spod kosza stawia swój 5. punkt. Strata. Gospodarzy, piłka w posiadaniu gości, zmiana w zespole gospodarzy. Opuszcza boisko, już trochę zmęczony, ponieważ grał przez blisko 19 minut. Krzysztof Jakubczyk zamienia go Hubert Mazur. Minuta 40 sekund do końca pierwszej części spotkania i ze stoickim spokojem zakozłował sobie piłkę na środek boiska Wojtek Pisarczyk. Nieatakowany wykonał rzut za 3 punkty, dlatego celny rzut za 3 punkty. I po takiej akcji nie wytrzymał trener Krysiewicz. Poprosił tym razem swój zespół do siebie, żeby na tę minutę i 35 sekund jeszcze coś zmienić, w czymś pomóc zawodnikom swoim, żeby ta przewaga nie topniała. Mamy tutaj na parkiecie młode adeptki czy liderki takie przedszkolne, które tutaj pracują bardzo mocno nad tym, żeby kiedyś w dużej koszykówce, kiedy zagości, miejmy nadzieję, dla oczywiście gospodarzy PLK do Kutna, żeby już były okrasą meczów najwyższej ligi rozrywkowej. Już
zakończył się czas i zespoły wracają na parkiet. Nie widzę zmian w zespole gości. Nie ma też zmian w zespole gospodarzy. I ostatnie półtorej minuty pierwszej połowy tego spotkania. 9-punktowe prowadzenie gospodarzy. Z numerem 7 faulował Grzegorz Grochowski. I piłka zza kosza będzie prowadzona przez Sławomira Sikorę. Sikora do Huberta Mazura. Hubert Mazur w trzech zawodników, no nie poradził sobie z trzema zawodnikami. Przechwycił piłkę Grzegorz Grochowski. Grzegorz Grochowski faulowany przez Sławomira Sikorę. I na minutę 19 sekund przed końcem rozgrywający zespołu gości stanie przed szansą zdobycia punktów dla swojego zespołu. A nie? Okazuje się, że to niefaulowany był, jakieś nieporozumienie wśród sędziów. Ewidentnie faulowany był Grzegorz Grochowski, zawodnik z numerem 7. A tutaj była dyskusja, czy to przypadkiem nie Wojciech Fraś był faulowany. Co prawda Wojciech Fraś ma dwie siódemki, to numer 14 na plecach, ale nie. Faulowany był Grzegorz Grochowski. No, Grzegorz Grochowski nie jest specjalistą w wykonywaniu trafianiu rzutów wolnych, chociaż bardzo dużo czasu w wynikach poświęca temu elementowi. No, tym razem 50% skuteczności. Zdobył 30 punkt dla swojego zespołu. Sikora. Gospodarzy. Sikora. Pod kosz. Penetracja. Nieudana, ale celna zbiórka i dobitka Mateusza Bartosza, który w międzyczasie pojawił się na boisku. I przewaga gospodarzy zwiększyła się do 10 punktów. Grochowski za 3 punkty. I ponownie niecelnie. Walczył tutaj Glabas z Frasiem. No, to piłkę Glabas wybił, ale niestety już stał za boiskiem. I piłkę za końcowej linii wprowadzili goście. 45 sekund do końca pierwszej połowy. Fraś. Fraś z Glabasem, ale niestety niecelnie. Kontra. Kontra, piękna kontra w wykonaniu gospodarzy. Krosowe podanie Sławomira Sikory do Mateusza Bartosza. Ten chciał zakończyć tą akcję pięknym wsadem, ale Bogdanowicz mu to uniemożliwił. Faulował go w akcji rzutowej, więc Mateusz Bartosz po raz pierwszy dzisiaj staje na linii rzutu wolnych. Pierwszy rzut Mateusza Bartosza celny. Za chwileczkę drugi rzut. I drugi również celny. Przewaga gospodarzy zwiększyła się do 12 punktów. Niecałe 30 sekund do końca pierwszej połowy. Grochowski. Adamczewski. Adamczewski do Frasia. Pod kosz. Fraś z Bartoszem i niestety to jest z modą koszykówki podanie w poprzek do przeciwnika. Gospodarze. Gospodarze. Młody zawodnik gospodarzy Jakub Garbacz faulowany. Ale dlatego, że zespół Krosna nie miał jeszcze przekroczonego limitu, więc będzie piłka na 9 sekund do końca pierwszej połowy prowadzona przez gospodarzy za boczne linii boiska. Trener Duszan Radowicz ponownie poprosił swoich zawodników na ławkę. Także obydwaj trenerzy wystali limit już czasów. Już żaden z nich nie może wziąć przerwy na żądanie. 9 sekund do końca meczu, 42 do 30.
i piłkę z boku wprowadzać będą za chwileczkę gospodarze. 12-punktowe prowadzenie gospodarzy. No tutaj jeszcze sędziowie ponaglają zespoły już do tego, aby pojawiły się na boisku, ale tutaj trener gospodarzy miał trochę więcej do powiedzenia i rozgrywał tą ostatnią akcję, którą w tej połowie prawdopodobnie rozegrają gospodarze. Piłkę z zabocznej linii boiska wprowadza Sławomir Sikora. Sławomir Sikora do Huberta Mazura, ale ten nie trafia. Mateusz Bartosz w ostatniej sekundzie za 3 punkty nie trafił. I pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 42-30. Po emocjonującej pierwszej połowie czas na odpoczynek dla zawodników, zapewne i dla kibiców, ale my dla Państwa mamy niespodziankę. Za chwilkę po bloku reklamowym będziemy gościli tutaj Andrzeja Kowalczyka, człowieka, który z zespołem AZS-u WSGK Kutno awansował do pierwszej ligi. Co prawda niedawno było prowadzić tego zespołu już w pierwszej lidze, ale przyczynił się do tego, że zespół z Kutna jest dzisiaj w pierwszej lidze i tak dzielnie walczy. Teraz chwila przerwy, a za minutkę będziemy rozmawiali z trenerem Andrzejem Kowalczykiem. Sponsorem transmisji jest Hotel Nafta w Krośnie. Transmisji zaprasza Portius, Hotel Portius. Komfort nie musi być drogi. Merpol Trans, Krosno, ulica Tysiąclecia 1. Zaprasza do serwisu ogumienia. Oferujemy sprzedaż i wymianę opon do wszelkiego typu pojazdów. Auta osobowe, autobusy, busy, auta ciężarowe, maszyny rolnicze, budowlane i przemysłowe. Zapewniamy fachową konsultację i doradztwo techniczne. Dysponujemy 5 stanowiskami i nowoczesnym parkiem maszynowym. Promocja na opony zimowe. Zadzwoń 603 997 888. Merpol Trans, Krosno, ulica Tysiąclecia 1. Serdecznie zapraszamy. Witamy ponownie z hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie i przed naszym mikrofonem zacny gość.
Andrzej Kowalczyk. Człowiek, który prowadził zespół AZS-u do pierwszej ligi. Często pan, panie trenerze, bywa na tej hali? No więc ja się bardzo cieszę, że ta drużyna bardzo dobrze funkcjonuje właśnie w tej pierwszej lidze. Dzisiaj jestem na meczu. Bardzo wysoki poziom. Ja też bywam często na meczach ekstraklasy i ten mecz się no, naprawdę nie różni praktycznie niczym poza nawet poza porównaniem z meczami ekstraklasy. Ale i przede wszystkim, że grali Polacy. To jest najważniejsze. No właśnie, to jest ten plus, że tutaj przychodzimy i te swojsko brzmiące nazwiska cieszą, że ci chłopcy biegają, grają, trafiają do kosza, a zespół gospodarzy trafia tak ładnie trójki. No rzeczywiście, to jest bardzo potrzebne polskiej koszykówce, żeby po prostu polscy gracze byli na boisku. Tą rolę spełnia bardzo ładnie pierwsza liga. Myślę, że to są zawodnicy, którzy w przyszłości będą grali na boiskach również jak z tej klasy. A rzeczywiście drużyna Kutna dzisiaj ma doskonałą skuteczność. Andrzeju, już tak powiem, bo nie będę udawał, że się znamy od lat, przyjaźnimy się. Powiedz, ty tutaj pracowałeś i jak to widzisz? Czy ten zespół po dwóch latach, w trzecim swoim sezonie w pierwszej lidze, jest już gotowy i oczywiście sportowo na pewno, ale organizacyjnie do tego, żeby zastukać do drzwi PLK? No trudno mi, powiedzmy, oceniać sprawy wewnętrzne, organizacyjne. Natomiast patrząc z boku, wydaje mi się, że myślę, że organizacyjnie chyba też już jest na pewno przygotowany, a również jest przygotowany, jeżeli chodzi o frekwencję, o kibiców, o poziom, o już powiedzmy, o mentalność kibiców, bo to jest bardzo ważne. Także wydaje mi się, że to jest drużyna, która w przyszłości będzie grała w Ekstraklasie. No właśnie, chciałem zapytać o tych kibiców, bo tutaj nie pierwszy raz jestem na meczu i zawsze komplet, zawsze żywiołowy doping, zawsze bardzo, bardzo fajna atmosfera. I tak samo było wtedy, kiedy ty pracowałeś tutaj. Tak. Rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że powiedzmy organizatorzy, czy powiedzmy zarządzający tym klubem stworzyłem bardzo fajną sytuację, jeżeli chodzi o współpracę z kibicami i poziom kibiców jest bardzo fajny, a przede wszystkim są bardzo obiektywni. No i liczni, przede wszystkim liczni, bo bardzo jak liczni, tak. Mamy już statystyki i zobaczymy, jak wygląda tak fachowca, okiem fachowca. Niech ten zerknie na statystyki i ocenimy tą pierwszą połowę. No tutaj przede wszystkim no, jest bardzo duża różnica na korzyść Kutna, ponieważ zespół z Kutna, gracze z Kutna trafili aż 7 trójek na bardzo, bardzo wysokim procencie, bo praktycznie prawie 60%. Natomiast zespół z Krosna... Tylko jedną trójkę. Stąd jest ta przewaga. I to jest chyba główny, chociaż tutaj też patrzę, że bardzo wysoki też również jest procent drużyny z Kutna za 2. No przede wszystkim no, skuteczność decyduje o tym, że jest taki wynik, a nie inny. No widać, tutaj widzimy jeszcze, że bardzo duża liczba asyst, bo 12, tak. 12 asyst to jest naprawdę sporo, jak na mecz nawet pierwszoligowy. To jest bardzo dużo i rzeczywiście na poziomie pierwszych dwóch kwart 12 asyst, czyli może to być 24 asysty, to jest bardzo dużo. No to tak na koniec, Andrzeju, a jak oceniasz pracę sędziów, bo tutaj były takie dwa momenty, w których sędziowie no, pomylili się, czy się nie pomylili, kiedy no, zawodnik z numerem 7 miał być na linii rzutów wolnych, poprosili 14, potem no, nacisnął na nich Dusza Radowicz i też tak było trochę. Ja myślę, że powiem tak, że ja przede wszystkim jak patrzę głównie pod kątem obiektywizmu i dzisiaj no, sędziowie no, wykazują dużo obiektywizmu, czy powiedzmy widzą bardzo fajnie jest i powiedzmy równo, natomiast zdarzają się błędy powiedzmy i nie sądzę, żeby one kiedyś były powiedzmy w tym czy tym kierunku specjalnie jakoś tam powiedzmy ukierunkowane. Nie, moje pytanie akurat tak. Nie było tak stricto odnośnie ja sędziów, tylko że są błędy, które się potrafią wycofać, przeprosić i dać dalej, to mi się podoba. Tak, no to rzeczywiście powiedzmy tutaj no poziom no, i to wycofanie i zachowanie sędziów wydaje mi się, że jest na poziomie już naprawdę najwyższym. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Zapraszam na dalszą część meczu. Dziękuję ci. Naszym gościem był były trener reprezentacji Polski Andrzej Kowalczyk.